Sebastian, 2 lata w Bielsku-Białej. Burzliwe 2 lata. No tak, no. Przychodziłem z myślą o mistrzostwach. Niestety w tym roku Lubawa okazała się lepsza, w zeszłym Piast był lepszy. Ale uważam, że i tak osiągnęliśmy dużo jako zespół. Tak jak wspomnieliśmy dzisiaj na spotkaniu, 3 puchary, medale w tamtym sezonie również. Także myślę, że 2 lata ciężkiej, fajnej pracy z pucharami, które tak naprawdę zasłużyliśmy, bo graliśmy dobrze. Brakło trochę szczęścia. No ale wszystko się kiedyś kończy i tak jak moja przygoda z rekordem na dzień dzisiejszy się kończy, to nigdy nie mówię, że to na pewno, że nigdy nie wrócę, ale teraz mam inne priorytety, muszę się skupić bardziej trochę na rodzinie, być bliżej domu i to miało tak naprawdę wpływ na to, że nie przedłużyłem kontraktu. Kibice z Bielska-Białej z pewnością zapamiętają Sebastiana Leszczaka jako autora wielu, wielu spektakularnych goli. Ten najważniejszy. Najważniejszy. Dla mnie wszystkie gole są ważne. Ja lubię strzelać bramki i zawsze daje mi to dodatkową motywację. Na pewno zapamiętam bramkę z Jagiellonią z rzutu wolnego, bo nie pamiętam, żebym strzelił z rzutu wolnego taką bramkę. Ale tak jak wam powiedział, no dużo, dużo było tych bramek, dużo pięknych chwil. Na pewno szkoda mi się rozstawać z chłopakami, bo też 2 lata to też nie jest krótki okres, też trochę się zżyliśmy. No ale cóż, no, musimy iść swoimi ścieżkami i będziemy się widzieć na pewno. Przyjadę do Bielska na pewno, ale już w innej koszulce. Do zobaczenia zatem przy Startowej 13. Do zobaczenia, dziękuję za wszystko.